będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodni księża, wielce szanowni przedsiębiorcy, pracodawcy, na początek pozwolę sobie na kilka słów podziękowań. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło stanąć tutaj przed wami ponownie i powiedzieć kilka słów. Myślę, że nie zdradzę żadnej tajemnicy, kiedy powiem, że kiedy ksiądz Przemek zadzwonił do mnie miesiąc temu, dostałem pewne wytyczne. Ma być nie za długo, niezbyt naukowo, nie za poważnie, bo to w końcu urodziny. Pomyślałem, powiem dwa dowcipy na temat przedsiębiorców, będzie krótko, radośnie, tylko pojawił się pewien problem. Zwykle mówię dosyć długo o poważnych sprawach. Jak już powiem dowcip, to spalę go, zanim dotrę do końca. Więc pomyślałem sobie, że ostatecznie mogę przypomnieć pewne zdanie świętej Tereski, tak, że wszystko jest łaską, więc przypominam, że wszystko jest łaską. Tak łatwo się nie poddaję, więc uznałem, że potrzebuję pomocy. Pomocy kogoś wyjątkowego. Kogoś, kto przemawiał naprawdę niesamowicie. Odwołam się tutaj do autorytetu sługi Bożego arcybiskupa Fultona Sheena. Pewnie niektórym z was dobrze znany sługa Boży. W latach 50. aż do 70. w telewizji amerykańskiej prowadził bardzo interesujące katechezy. Miał tam swój program. Co dwie minuty mniej więcej widzowie, również zgromadzeni w studiu, albo się uśmiechali, albo wybuchała salwa śmiechu. To był jego sposób prowadzenia, przekazywania wiary, przekazywania wartości. Kończył każde swoje wystąpienie tym samym zdaniem. Bóg was kocha. Owoce ewangelizacji tego człowieka są przeogromne. Dowodem na to jest to, że kilka dni temu Ojciec Święty ogłosił, że 21 grudnia arcybiskup Fulton Sheen zostanie wyniesiony do godności błogosławionego. To może powiem o którejś z biblijnych postaci menedżerów. Taki Mojżesz, jego treść Jetro, czyli struktura organizacyjna, organizacja pracy. Fulton Sheen bardzo lubił opowiadać o Mojżeszu, o jego 3-40-letnich etapach życia. Przy tym na ogół dodawał żartobliwie: trzeba jednak pamiętać, że to był pierwszy człowiek, który zdołał złamać wszystkie przykazania naraz, rzucając kamienne tablice. To może jednak opowiem o dwóch zaradnych biznesmenach. Aktor Paul Newman, pisarz Aaron Hochner i ich sos do sałatek. U schyłku swoich karier postanowili eksperymentować jako dwaj przyjaciele. Eksperymentowali tak dobrze, że udało im się wymyślić niesamowity sos do sałatek, który zyskał aprobatę najpierw ich sąsiadów, znajomych, potem fanów, a w końcu milionów klientów. Dorobili się ogromnej fortuny na samym sosie. Jaka jest tajemnica waszego sukcesu w biznesie? Zapytała kiedyś jedna z dziennikarek. Paul Newman, wchodząc w tę samą retorykę, zastąpił się i z powagą odrzekł: są trzy ważne, tajemnicze zasady prowadzenia biznesu. Na szczęście nie znamy żadnych z nich. Jednak warto przypomnieć, że wasza obecność w biznesie nie jest przypadkiem. Nie jest przypadkiem bycie przedsiębiorcą i pracodawcą. To wasze powołanie, to wasza służba. Tak jak mnie Pan Bóg powołał do życia naukowego, do poszukiwania prawdy, no tak was powołał do tego, abyście wzięli odpowiedzialność za swój zarząd, nad firmą, pracownikami. Posłał nas, abyśmy przynosili owoce swojej pracy wobec klientów, pracowników, kontrahentów, a nawet konkurentów, społeczeństwa czy też środowiska naturalnego, nie zapominając o sobie, o naszych najbliższych, a przede wszystkim o tym, który nas posłał. Ale ktoś zapyta, jak to robić? Jak wprowadzić wartości chrześcijańskie w życie firmy? Jak w życiu biznesowym postępować zgodnie z wyznawanymi wartościami? Z przykazaniem miłości Boga i bliźniego,
z 10 przykazaniami, z 8 błogosławieństwami. No i tutaj rozpoczyna się nie tyle mój wykład, co moja propozycja. Ta propozycja to wprowadzenie wartości chrześcijańskich do waszego modelu biznesu. O modelach biznesu literatura rozpisuje się już od kilkudziesięciu lat. Jest to dosyć popularny temat, również w naukach o zarządzaniu jakości, które reprezentuję. Tyle, że często, robiłem niedawno takie badania, często niestety przedsiębiorcy traktują model biznesu jako coś abstrakcyjnego. A na ogół tak rzeczywiście nie jest, że to jest jakaś abstrakcja. Mamy mnóstwo definicji modeli biznesu. To jest ta część naukowa, więc pozwolę sobie do pewnych definicji się odwołać. Przytoczę jedną, która jak dla mnie jest, myślę, najbardziej trafna. Model biznesu to wizualne zobrazowanie logiki funkcjonowania organizacji w postaci odpowiednio nazwanych, powiązanych elementów szablonu, które uzupełnione treścią umożliwiają logiczne zrozumienie procesu działania, przetrwania i rozwoju organizacji, w tym przedsiębiorstwa. Jak dla mnie kluczowym elementem jest tu uzupełnienie treścią w tym kontekście. Mamy wiele modeli biznesu. Niektóre dedykowane są określonym gałęziom przemysłu, inne z kolei usługom, między innymi usługom turystycznym. Z kolei jeszcze inne dedykowane są pewnym działaniom, na przykład zrównoważonemu rozwojowi. Mamy też wiele koncepcji, wiele szablonów, począwszy od 9-elementowego szablonu, chyba najbardziej znanego modelu Canvas, czyli płótna, Osterwaldera i Pinie, którzy to dzielą ów model biznesu na 9 takich zasadniczych elementów. Ja pozwolę sobie je wymienić. To jest segmentacja klientów, propozycja wartości, kanały dystrybucji, relacje z klientami, struktura przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe czynności, kluczowi partnerzy i struktura kosztów. Oczywiście nie mamy czasu, aby omówić je wszystkie, natomiast pozwolę sobie skupić się na jednym z nich. Jak dla mnie kluczowym, nie tylko dla mnie, ale w ogóle kluczowym elementem modelu biznesu jest to propozycja wartości. Jeszcze kilka lat temu, kiedy mówiłbym o modelach biznesu, odniósłbym ten element do propozycji wartości dla klienta, bo do tego zwykle ograniczaliśmy się w naszych badaniach. Natomiast od kilku lat pojawia się też rozszerzenie tej propozycji wartości. Pierwsze rozszerzenie, które pojawiło się, dotyczyło wartości przechwytywanych przez przedsiębiorstwo. No i tutaj mamy na przykład zysk w tym wymiarze wymiernym, satysfakcja zrobienia rzeczy ważnych, pełnienie istotnej roli w systemie rynkowym i tak dalej. Natomiast w ostatnim tygodniu udało mi się opublikować pewien artykuł w jednym z czasopism wraz z profesorem Richardem Butlerem. Artykuł na temat pewnej potrzeby, która została zidentyfikowana na podstawie naszych badań. Potrzeby ujęcia jeszcze jednej kategorii wartości. Jest to wartość generowana przez przedsiębiorstwo wobec społeczeństwa. I to są właśnie miejsca pracy, wspieranie potrzebujących przez podział zysku, rozwijanie pracowników i tak dalej. Ja to akurat badałem w kontekście turystycznym, więc tam dotyczyło to głównie zrównoważonego rozwoju, natomiast można równie dobrze tutaj wpiąć nasze wartości. To jest miejsce, które szczególnie wydaje się predestynowane do tego, abyśmy rzeczywiście zastanowili się nad naszymi wartościami. No właśnie, ale nie stanąłbym tutaj przed Państwem z pewnymi propozycjami wyłącznie. Jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, wykonałem pewne badania wśród przedsiębiorców deklarujących wartości chrześcijańskie. Jeśli pośród Państwa są tacy, którzy brali w nich udział, to z góry serdecznie dziękuję. Pozwolę sobie kilka słów na temat tych badań opowiedzieć. Na wstępie kilka informacji dotyczących metryczki. 2/3 to byli mężczyźni, 1/3 kobiety. 3/4 z badanych była w wieku 35-54 lata. 95% to katolicy. 61% to menedżerowie firm, na ogół właściciele, a pozostali to
to menedżerowie wynajęci. Badaliśmy ich opinie, ale też pewne zachowania dotyczące na przykład praktyk religijnych, a nawet subiektywnej oceny ich wiary. To umożliwiło podzielenie tej zbiorowości na dwie zasadnicze grupy. Grupę zasadniczą, czyli menedżerów wierzących i praktykujących, przynajmniej tak oni deklarowali, czyli wierzących i praktykujących. Natomiast grupą odniesienia byli pozostali menedżerowie, przypominam, również o tożsamości chrześcijańskiej. Pierwszym elementem, o który pytałem, było postępowanie zgodne z wartościami chrześcijańskimi. No ale właśnie, pojawił się pewien problem związany z tym, jak zdefiniować te wartości chrześcijańskie. Nie byłbym sobą, gdybym nie odniósł się do pewnych definicji naukowych. Tyle, że po konsultacjach z moim kolegą, księdzem profesorem Grzegorzem Polokiem, uznaliśmy, że niekoniecznie byłoby to na tyle zrozumiałe dla kogoś, kto nie zajmuje się teologią na przykład, że byłoby to po prostu trudne do zrozumienia. Natomiast dlatego w tym momencie postaraliśmy się te wartości chrześcijańskie sprowadzić do wartości wynikających z przestrzegania, no właśnie, dekalogu, ośmiu błogosławieństw, a przede wszystkim miłości Boga i bliźniego w odniesieniu do pracownika, klienta, kontrahenta, nawet konkurenta. No i co wykazały te badania? Otóż postępowanie zgodne z wyznawanymi wartościami chrześcijańskimi było analizowane względem sześciu następujących grup. Byli to pracownicy, klienci, urząd skarbowy, środowisko naturalne, społeczeństwo i konkurenci. Z wyników, jakie uzyskaliśmy, udało się wyłonić trzy takie zasadnicze grupy. Najłatwiej postępować zgodnie z wiarą wobec pracowników i klientów. Tutaj deklarowało 80-82% respondentów. Drugą taką grupą był Urząd Skarbowy i Środowisko Naturalne. Natomiast najtrudniej nam postępować zgodnie z wyznawanymi wartościami wobec społeczeństwa i konkurentów. Ze względu na podział na te dwie zasadnicze grupy udało się też wyłonić pewne zachowania przedsiębiorców o tożsamości właśnie chrześcijańskiej. Otóż pewna kwantyfikacja w postaci wskaźnika ich odpowiedzi pozwala stwierdzić, że te odpowiedzi istotnie się różnią między sobą w tych obu grupach. O ile przedsiębiorcy wierzący i praktykujący wybierają głównie pracowników, klientów i urząd skarbowy jako właśnie to odniesienie swoich wartości, tak pozostali przedsiębiorcy wskazują na konkurentów, klientów i pracowników. Ze względu na temat dotyczący promowania wartości, z kolei uzyskałem takie wyniki, no myślę, dosyć optymistyczne. Promowanie wartości chrześcijańskich wśród pracowników deklaruje 55% respondentów. Wśród klientów i kontrahentów 41%. Kierowanie się wartościami chrześcijańskimi przy doborze kontrahenta 38%, a promowanie wartości chrześcijańskich na stronach internetowych firmy deklaruje 46% badanych. No i stąd wynikają dwa takie zasadnicze wnioski, o jednym już trochę powiedziałem. Pierwszy jest taki, że wierzący i praktykujący przedsiębiorcy częściej stosują swoje wartości wobec Urzędu Skarbowego niż pozostali. To była bardzo duża różnica. Kierują się odpowiedzialnością za własne działania wobec pracownika, klienta Urzędu Skarbowego i społeczeństwa. Pozostali doceniają tych partnerów, którzy bezpośrednio wpływają na ich zysk. Drugi wniosek: menadżerowie organizacji, nie będący właścicielami, częściej deklarują swoją odpowiedzialność za społeczeństwo, wspierając je, niż właściciele przedsiębiorstw, którzy są właścicielami wypracowanych dóbr. Wartości chrześcijańskie w modelu biznesu. No właśnie, co robić? Zacząć od najprostszych rzeczy. Każdy z elementów modelu biznesu można uzupełnić wartościami, można uzupełnić treścią wynikającą właśnie z wartości, które wyznajemy. Mogą to być określone zasady postępowania. Wśród innych propozycji mamy tutaj możliwość zachęcania kontrahentów do stosowania podobnych zasad,
Można dbać o pracownika jak o kogoś powierzonego, jak o bliźniego. Można dzielić się zyskiem z potrzebującym, stworzyć fundusz wspierający osoby potrzebujące. Można znosić trudnego klienta lub kontrahenta z cierpliwością i łagodnością. Można wesprzeć konkurenta, którego dotknęła tragedia. Można podjąć działania ograniczające szkodliwość naszego biznesu na otoczenie, na sąsiadów lub nie współpracować z kontrahentem, który szkodzi społeczności lokalnej, nawet jeśli będzie nas to kosztowało. Tak naprawdę badania, które przeprowadziłem, miały dwie części. Pierwsza część dotyczyła menedżerów deklarujących wartości chrześcijańskie, ale druga część ich pracowników, którzy jednocześnie byli konsumentami. Za co pracownicy, pracodawców kierujących się wartościami chrześcijańskimi cenią ich najbardziej? I mamy tutaj kilka elementów, które uzyskały dosyć duży odsetek aprobaty właśnie tychże pracowników, powyżej 75%, aż do nawet 97%. To jest tak: satysfakcja z wykonywania dobrych rzeczy, poczucie znaczenia własnej godności jako człowieka, brak konieczności pracy w niedzielę, zachęta do sumiennego wykonywania obowiązków, bezpieczeństwo zatrudnienia w sytuacji popełnienia błędów w swojej pracy, stosowanie wysokich standardów moralnych i ograniczenie marnotrawstwa surowców, czasu i zdolności. O ile ten ostatni element pojawiał się z dużą aprobatą wśród właśnie pracowników, o tyle wskazywali oni go najczęściej również w przypadku jego braku. To jest taki element, który został, stwierdziliśmy, że to jest taka słabość tak naprawdę, która tutaj została wykazana przez pracowników. Inne elementy wymieniane przez pracowników to ludzka życzliwość, bezinteresowna pomoc, wynagrodzenie wypłacane na czas, równe szanse dla wszystkich, pomoc w rozwiązywaniu problemów. I za te wszystkie elementy modelu chrześcijańskiego modelu biznesu chcę Państwu podziękować, no bo to wasi pracownicy. Czy potencjalny pracownik, wybierając miejsce pracy między różnymi pracodawcami, ale na tych samych warunkach, wolałby wybrać tego, który publicznie kieruje się wartościami chrześcijańskimi? Tak, stwierdza 76% badanych. Czy dla konsumentów mają znaczenie wartości, jakie reprezentuje i promuje firma, w której dokonują zakupu produktów lub usług? Tak, deklaruje co drugi badany. Pod warunkiem oczywiście, że po pierwsze zna te wartości, a po drugie, że ma wybór innego dostawcy, czyli ma dostawcę alternatywnego. No i kończąc swoją wypowiedź, chcę wyrazić pewną nadzieję. Nadzieję, że przytoczone tutaj wyniki badań wstępnych, bo to były badania wstępne, nie ośmielam się tutaj nazywać ich badaniami właściwymi, bo mam zamiar je rozszerzyć, że będą dla Państwa pewną inspiracją, również w tworzeniu Waszych modeli biznesu. Wczoraj przyszła mi taka refleksja, że jeżeli chcemy rzeczywiście Polski opartej na wartościach chrześcijańskich, Europy wartości, to zacznijmy od siebie, od naszych firm, od naszych przedsiębiorstw, organizacji. Wiem, że nikogo z obecnych tutaj za bardzo nie muszę przekonywać do tego, że wprowadzenie wartości chrześcijańskich do modelu biznesu nie będzie łatwe. Nie jest łatwe. Nie jest opłacalne. Paradoksalnie trochę namawiam Was do pójścia pod prąd, czy wbrew wartościom, którymi kieruje się świat. Dobrze Państwo wiedzą, że powołanie do zarządzania to nie łatwa służba. Ale też warto pamiętać, że Pan Bóg nie powołuje już uzdolnionych, ale na ogół uzdalnia powołanych. Uzdalnia Was powołanych do prowadzenia biznesu zgodnie z nauką Chrystusa. Wybór wartości chrześcijańskich nie oznacza samych sukcesów, zysków, bogactwa. Pojawiają się koszty wyboru takiego modelu. Powtarzam, nie będzie łatwo wdrożyć wartości chrześcijańskich do modelu biznesu. Mamy nie byle jakiego przeciwnika. Ale Pan Bóg nie pozostawia nas samymi z tym zadaniem. Może warto się rozejrzeć, zastanowić nad tym, czy może już teraz zostaliśmy obdarowani stosownymi możliwościami wprowadzenia tych wartości do naszych firm. Jesteśmy w centrum Jana Pawła II. Myślę, że nie moglibyśmy nie wspomnieć tutaj jego słów, które skierował do nas kilka lat temu. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
Nie obawiacie się odważnie formułować swojego chrześcijańskiego modelu biznesu i realizujcie go z pełnym zaangażowaniem. Pan Bóg nie pozostawi was samymi. Dlaczego? I tutaj zakończę słowami, którymi kończył każde swoje wystąpienie arcybiskup Fulton Sheen. Bóg was kocha. Na ręce księdza Przemysława składam serdeczne życzenia wszystkim członkom Stowarzyszenia Talent. Życzę kolejnych dziesięcioleci owocnej pracy nad krzewieniem wiary na polu biznesu. Szczęść Boże.